Marcin, na początek tutaj pytania o twoją kolejną walkę na FEN we Wrocławiu. Słyszałem, że pada nazwisko Litwina, który walczył na Rizin. No nie chcę tutaj przekręcić, więc nie podejmę się wymówienia tego. Powiedz, na ile to jest prawda? No, ostatniej walce bodajże też słyszałem taką historię, ale no, też nic więcej nie powiem, bo różne nazwiska padały. Także no, jest to jedna z opcji na pewno. Nie ma pytań, to może Marcin coś od siebie. Jak ci się gala podoba? No jak zawsze fajnie. Zorganizowano ekstra, także no podoba się, fajnie jest. Już jesteś pewien tego, że wystąpisz na następnej gali we Wrocławiu? No na 99%. No na 100% także. Znaczy, oprócz wspomnianego Litwina jakieś nazwiska padały, czy miałeś wybór, żeby zdecydować pomiędzy jakimś rywalem? Wiesz co, no był tutaj z Warszawy ponoć jeden chłopak, Pasternak. Z Kielc, tak? No myślałem, że z Warszawy. No, to także, czasem było. No, także gdzieś tutaj było nazwisko tego Litwina. Ostatnio na temat Ukraińców gdzieś tam pisali, żeby Paweł dzwonił po tym, jak tam chyba wygrał ostatnio z jednym z zawodników, tylko nie pamiętam, chyba na KSW to było. Nie, przeciwnik ostatnio Browarskiego, który z nim wygrał. Także no, kilka tych nazwisk było, ja też nazwisk nie pamiętam, bo ja się tym za bardzo nie interesuję. Od tego są trenerzy, od tego są menadżerowie, także no, ja nic więcej nie mogę powiedzieć. Ostatnio walczyłeś bardzo wysoko na karcie, czy liczę, że też teraz będzie to jedna z walk wieczoru? No, myślę, że chyba raczej na pewno, bo tak to wygląda, że z Biszczakiem zmieniamy się raz on, raz ja, także podejrzewam, jak ostatnio był Paweł, no to myślę, że chyba teraz będę ja. No ale ma być jeszcze Michał Michalski w walce o pas we Wrocławiu. Do tego Paweł Kiełek prawdopodobnie też się pojawi. No to nie wiem. No, akurat o tym nie wiedziałem, ale wiem, że Michał będzie na swojej ziemi. No myślę, że może i on będzie w walce wieczoru. No myślę, że ja też na pewno będę w tej karcie głównej i gdzieś tam się przewinę. Marcina, zacząłeś już przygotowania do tej gali? Wiesz co, będę zaczynał od poniedziałku, bo będzie to około 2 miesiące do walki. Gdzieś tam nawiązałem kontakt z dietetyk sportową, z Beatą, którą pozdrawiam. Rozpisała mi ładną dietę, rozpisała mi wszystko, co być powinno. No, gdzieś tam rozpocząłem przygodę z Fabryką Formy w Jeleniej Górze, która też udostępniła mi cały swój sprzęt. No i w Kontenderze u siebie w Kamiennej Górze będę trenował. Może gdzieś wyjedziemy, no nie wiem, może gdzieś tam do Wrocławia, do chłopaków, może gdzieś tam dalej. No zobaczymy. No na razie jeszcze jako typowo nie zaczęliśmy tego wszystkiego, ale już od poniedziałku zaczynamy pracę, także wszystko już jest dograne. To co trzeba było, dietetyk, rozpiska treningowa, wszystko to co trzeba, myślę, że w poniedziałek już zaczniemy, nie? To jeszcze dzisiaj zapytamy, jakaś walka ci się szczególnie podobała? Wiesz co, ja tak chodzę tu, tam, z jednymi ludźmi rozmawiam, z drugimi, no oglądam te walki, ale no teraz czekałem na Alberta, no niestety przegrał, no czekam na walkę Akopa i Tyberiusza, też jestem ciekaw, czekałem na Tomka Starare, no wygrał, też fajnie zawalczył, no także no na pewno ciekaw jestem tutaj, jak będzie wyglądała walka tutaj dwóch strongmanów, no i walkę o pas oczywiście, nie? Także no zobaczymy, jak to będzie, dwa chłopaki, nie ciężkie, także podejrzewam, że będą naprawdę się mocno naparzać.